zadaniem było zorganizowanie biura w Ministerstwie Finansów, które dawało WIKT i opierunek, chociaż niby to była jednostka niezależna. No Mazowiecki w pewnej chwili powiedział, że chciał, że ta giełda i te prywatyzacje kapitałowe, to jest interesujące, ale on by chciał, żeby były sklepy. Takie barwne, kolorowe. Bo on wierzy, jak było w Austrii, jak się skończyła władza radziecka, to natychmiast się sklepy pojawiły, żeby tak było w Polsce. A wtedy łóżka tak na dobrą sprawę się zaczynały, jeszcze ich nie było. Wszyscy chodziliśmy w garniturach, nie w swetrach, pod krawatem i mówiono o nas jako o tych ludziach Balcerowicza, którzy są tacy inni, że zmieniono ustawę o z inicjatywy ministra rynku wewnętrznego, ustawę o najmie lokali użytkowych i zostawiono tylko ochronę najemników mieszkaniowej, prawda? Że nie można ich było tak na bruk natychmiast wyrzucić. A tam wprowadzono takie rozwiązanie, że można było rozwiązać umowę, robił to właściciel budynku, tak? Bo mówimy o sklepach, o najem czy dzierżawę. Od momentu wejścia ustawy w życie, ale jeżeli notyfikacja była w danym miesiącu, to do końca tego miesiąca i w ciągu 3 miesięcy następnych ktoś opuścić miał ten użytkownik dotychczasowy tą przestrzeń. Pracowniczymi z managementem, czy z inwestorami, ale sklepy nie. A poza tym mówi, jest minister Mackiewicz. On się na spojrzał i powiedział, no to co, to ja mam pana ministrem zrobić, bo pan inaczej nie potrafi. No jak tak? To...